Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. No i siemaneczko moi drodzy, z tej strony WOT, to jest kolejny odcinek z Dark Souls 3. Jesteśmy w osadzie nieumarłych. No i co? No i sobie jesteśmy. A szczelimy do niego, co? O kurde. Dobra. Wyluzuj, gościu. Wyluzuj. O kurde, czemu ja nie trafiłem? Dawaj jeszcze raz. O ty kurde, w doju jeden. Dobra, on ma mocne te ataki, ale spokojnie poradzimy sobie z nim. I do widzenia. Dobra, elegancko. I elegancko. Moglibyśmy iść tędy, moi drodzy. Tu jest ten czort, który tu będzie strzelał. O, dokładnie. Moglibyśmy iść tędy, ale ja odkryłem pewną rzecz, że można sobie troszkę drogę skrócić. Zaraz zobaczycie jak. Trzeba przejść przez ten tutaj most. No i już będzie ok. Tylko tutaj jest taki wielki szczur. Ale możemy zawsze zrobić to tak, będąc cwaniakami. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A, bo wreszcie sobie też kupiłem bełty. To też zasługuje na uwagę, że ogarnąłem, że jednak jak mam kuszę, to powinienem mieć bełty, a nie... A te szczurki sobie zabijamy, o proszę bardzo. O ty kurde. Chciałem na raz te dwa szczury i mi się nie udało. Ale to spokojnie. Luz, tutaj są jeszcze trzy. No czemu ty nie trafiłeś, ty pierdoło saska? Chłopie, kurde, jak można ten... Tak bić tym mieczem, no? Dawaj! Dobra. Bijemy Estusa. A tak, tutaj jest jeszcze pies. I teraz patrzcie, o i proszę bardzo, już psa nie ma. Do widzenia. Także taki niezbyt mądry pies. No czemu ja pierwszy nie uderzyłem? Powinienem pierwszy uderzyć, no. Jasna cholera. Jeszcze śmieci jakieś. O nie, bo ci rzucają w ogóle. To są też, kurde, mędy. A oni mają jeden rzut, ja widzę. O ty kurde, gnoju. Nie, tu jeszcze ta Baba Jaga idzie. No nie wierzę po prostu. Oj, nie jest kolorowo. Dawaj, kurde, chłopie. Trzeba tutaj zleść, czy oni pójdą za mną, tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo już mi ten pies tutaj wystarczy. No i co? Haha, nie przejdziesz tędy. Ty frajerska chmuro. To patrzcie na to. Nie no, nie ten, nie trafię, dobra. Mały zasięg ma ta kusza niestety. Kurde, dwóch naraz, no to nie będzie łatwo. Może jeden tylko podejdzie, o, jest jeden. Tak i, dawaj wodzu! Dobrze, pięknie. Bo już drugi biegnie. I tak, i trzy, i cztery, i... Dawaj, jeszcze raz, jeszcze tylko raz! Dobra. Dobra, zupa z bobra. Elegancko wyszło, nie ma co głoduć. A i tak będziemy musieli się zaraz wrócić, bo ja tu życia tyle straciłem,
że wypadałoby odnowić butelki Estusa. Nie! No powiedzcie mi jeszcze, jakim cudem on przeżył. Pozabijałem ich tutaj i otrzymałem przedmiot ciekawy. Wielka maczeta, ale 167 plus... Mój ma 190, tylko czego mi teraz brakuje, tak? Siły mi brakuje do tego, ale to jest dobry ten. To jest bardzo dobra broń, moi drodzy. To jest bardzo dobra broń. A jak wygląda nasza siła? 20. Czyli dużo nam brakuje. De facto, niestety dużo nam brakuje. Tu jest taki gość, z którym możemy pogadać. Uważaj na gotów. Bezmyślność. Another one of those enkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Yeah. To na końcu było fajne. The others, you're fool. Then go on ahead. Hopeless, the whole lot of you, like little moths flittering towards a flame. Czyli niczego więcej nie ma nam do powiedzenia. Ciekawe, czy można by go było zaatakować. Nie wiem. Tutaj w ogóle nie próbowałem tego otworzyć. A, da się. Nie wiem tylko, co tu będzie. What the heck? Aha. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only go with a little warming up. I've got. Okej. Okay. Może jakbyśmy tutaj coś zrobili, co? No nie, no to na pewno nie da żadnego efektu. Tutaj nigdzie nie można też przejść, tak? Ha. Dobra, czyli tylko w dół jedzie. Nie wiem, gdzie jedziemy teraz, nie mam zielonego pojęcia. Mam tylko nadzieję, że sobie tutaj poradzimy, jakby co. Bardzo mi się nie podoba to miejsce. Ale okej. O tak, bardzo mi się nie podoba to miejsce. Niech to szlak, co to za czort.
No już się ruszył. O ty kurde gnoju ty! Ała! Taki jesteś! Dawaj go! O kurde, ale ciachnął! Ale ciachnął! O kurde mać! Ty choler! O kur! No to szybko, to było szybkie. To było szybkie. To było zdecydowanie bardzo szybkie. Ej, a teraz mi winda na górę pojechała, moi drodzy. Co tu się dzieje? O kurde. Dusza nieznanego żołnierza, dobra. Okej. Okej. O ja pierdolę. Można z nim pogadać, no niesamowite. Zawrzyj pokój. Co? Zarąbiste. To jest nasz sprzymierzeniec w takim razie. Patrzcie, jakie widoki w ogóle. Wow, zajebiście to wygląda. Tutaj mamy tą wysoką ścianę Lothric. Tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Takie ładne lasy i tak dalej, tak? Bo tu jest, to jest ta osada nieumarłych. Ej, co to tam chodzi, to ja już nie mam pytań, wiecie? Ja pierniczy, co to za stwór w ogóle? Jakim cudem ja się na niego nie natknąłem? Gdzie to się do niego przychodzi? Cholipka. Ja pierniczę. Nie, dobra, nie mam pytań, naprawdę. Tutaj ktoś zginął. Zginął, bo co? Bo go zaatakował. I help anytime. Czyli może można z nim powalczyć. Zarobiście to wygląda. Właśnie chciałem... Chciałem tą zagadkę bardzo od... rozwiązać tego tutaj gościa na wieży. No i nam się udało, także bardzo fajnie. No, lecimy na sam dół, tak? Czy nie? Nie, tutaj teraz wylądowaliśmy. To chodźmy raz jeszcze. Ale... Kurde. Udało mi się. Jedziemy w dół wreszcie. Okej. Czyli znowu pojedynek z tym kurde dupkiem, skorpionem cholernym, dobra. Szpoko, Maroko. No i padł, moi drodzy. No i padł. Irytrylski prosty miecz. Dwie butelki Estusa tym razem zużyłem. I zaraz sobie zobaczymy. A to jest to, tak? 124 plus 49 i zręczność 14, więc jej nam brakuje. A to jest 167 plus 66. No niby dobre, no. Krytyczne 100, absorpcja przy osłonie, tak? Troszkę lepsze absorpcje przy osłonie mają te rzeczy niż ten mój. Ale spoko. Chciałem tutaj w ogóle bardzo zejść, dlatego żeby... swoje dusze odzyskać, prawda? O! Ofiarna droga, moi drodzy. Czyli my z tym drzewem de facto nie musimy walczyć. Teraz krab. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Tu jest krab skurwol, który straszy ludzi. Co ty? Dobra, zanim to coś się rozwinie, to ja to zabiję. Bardzo dziwne. Okej. Dobra. Eleganczku. Kamień pokutny. Nie wiem, co on nam daje, ale jestem bardzo ciekawy. Który to jest kamień pokutny? Klejnot z przekształconego tytanitu, znany też jako surowy kamień. Cofa zaklinanie broni. Aha, czyli w ten sposób. Potrafi cofnąć efekty zaklinania bez zmniejszania poziomu wzmocnienia. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie.
Tam już coś lepszego widzę, siedzi. Dusza nieznanego podróżnika. Ciekawy jestem, jak ja sobie poradzę tutaj. Bo wydaje mi się, że to już nie będzie takie... A tutaj bym spadł, się zabił pewnie. A tutaj mogę spać na tego skurczybyka. I zrobić coś takiego. No tak, tu na pewno nie mogę złazić. Ciekaw jestem, jak ta ofiarna droga będzie ciężka w porównaniu do tego tej nieumarłej osady. No chodź tu słońce, chodź. No patrz, no nie chcę podejść. To masz jeszcze. O kurde. Dobra. Nieważne, tego nie było. Idziemy, atakujemy na maksa. O ty kurde, gnoju, gnoju, bo tu jedna! Gnoju! O, proszę bardzo, pierwsza śmierć w tej, na tej drodze ofiarnej, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, ja tam już ich pokonałem. Panie! Pan mnie zostawi w spokoju. O ty kurde gnoju! O, ale sieka! O ty cholero! Myślisz, że ja tak nie umiem? Tak, ja też tak umiem. I nawet lepiej niż ty. Dobra. Nóż rzeźnicki. Zaraz to sobie wszystko zobaczymy. Ten topór rozbójnika i ten nóż rzeźnicki. Aczkolwiek aktualnie. O proszę, kaptur rozbójnika, wszystko, czyli to byli rozbójnicy. Czyli my możemy tutaj chyba jednak zejść, może co? Czy jednak nie? Sam już nie wiem. Bliźniacze sztylety. Zobaczmy sobie to wszystko teraz. Dużo było tutaj. 70, 28. Też mają dobry atak. Parę sztyletów, które często widać w rękach rozbójników pewnej dalekiej krainy. Przy oborycznym używaniu właściciel trzyma po ostrzu w każdej ręce, co pozwala na różne ataki, w których bierze udział lewa ręka. Umiejętność: szybki odskok. Natychmiast przeskakujesz za przeciwnika lub do jego boku. Sprawdza się to zwłaszcza po namierzeniu wroga. OK. Topór rozbójnika. Topór rozbójników z obcych krain, zaskakująco trwały topór wojenny, który wymaga więcej siły niż standardowe egzemplarze, i ten nóż rzeźnicki. Przepraszam. Rzeźnicki nóż z nadzwyczaj wielkim ostrzem, używany przez szaloną kobietę, którą napotkać można na ofiarnej drodze. No nieźle. Celne trafienia nim przywracają punkty życia. O proszę, to jest bardzo istotna informacja. Jedna z mieszkanek osady nieumarłych zasmakowała w ludzkim mięsie i z radością raczyła się jego skrawkami. Umiejętność: naostrzenie. Po naostrzeniu nóż przywraca więcej punktów życia za każde trafienie. Fajne. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Mianowicie ja mam tego Claymora i tych rzeczy nie mogę, tak? Siła, tutaj też siła, tutaj zręczność. No to... No trzeba dalej expić i dalej podnosić sobie poziom. Nic więcej. Masz ty... O ty kurwa, ale to sieka! Ej! To jest w ogóle bardzo szybkie. O, odłamek tytanitu, fajnie, będziemy mogli sobie... Okej.
Będziemy mogli sobie broń usprawnić. Nie wiem czemu wypiłem butelkę Estusa, miałem chyba 6 i nadal mam 6, to co najmniej dziwne, ale dobra. Aha, czyli tutaj mogę pójść, dobra, czyli ja idę tędy, tak? Tutaj przechodzę, hop. Okej. Badaj se siana, no. No chodź, chodź. O ty kurde. O ty gnojowo. A, o, spadła? Czy zaraz tutaj wzleci? Ty nie, wzięła i spadła. No niemożliwe. Naprawdę? Bez jaj. Ale ciągle tu słyszę coś. I mnie martwi to tak w ogóle. Wymagane zeskok. No nie, no trzy naraz to ja dziękuję, no bez jaj, no. Nie, 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 nie! Zostawcie mnie! Chodź jeszcze psy, kurwa, wszystko naraz! Ja nie mogę, no i ginę, no i ginę, 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 ginę i zginąłem. Powiem wam tak. Dusz nie odzyskałem. Udało mi się zabić tam wszystkich. Znaczy tam zaraz zeskoczę. Ja widzę, że tutaj jest ognisko. I najpierw je sobie rozpalę. I widzę, że jest dwóch rycerzy jeszcze. Jestem bardzo ciekaw, co oni tutaj robią. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Okay. Oh yes, he's not very tall, but don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. Dobra. O, coś dostałem. No faktycznie małomówny. Jakby na to nie patrzeć, chłop trochę małomówny jest. Faktycznie. Nie powiem, co mi to przypomina, bo zaraz będzie obraza uczuć religijnych, ale trochę tak. Ale trochę przypomina. No dobra. No to co, wracamy tam. Trzeba tam zeskoczyć. O, ja czegoś nie zebrałem nawet z tych harpi. No i tak, moi drodzy, te harpie są o wiele bardziej... Kamień pokutny, fajnie. O wiele bardziej wymagające. Tylko, żebym trafił, proszę. I zaraz mnie to jeszcze psy zjedzą. O, wy kurwy jedne, za przeproszeniem. No. Tego brzydkiego słowa nie było. Pierścień Morna, dobra, super. Dusze odzyskane, cieszę się. Jeszcze jednego Estusa wypijemy. I zobaczymy, co to jest. Święta Księga Bailem. Wszystko musimy sobie teraz przeczytać. Co my żeśmy tutaj zebrali? To jest ten kamień, tak? To jest to cofnięcie. To jest... Dobra. Pisany Brailem, święty tom z Karimu, pełen zaawansowanych cudów. Daj go bajarzowi, by nauczyć się zaawansowanych karimskich cudów. Tradycją Białej Drogi jest pokładanie wielkiej wiary w słowach ślepców. Tomy pisane Brailem nie są tam niczym niezwykłym. Okej. Co tam jeszcze dostaliśmy? Kaptur rozbójnika, no tak.
Ale to już wcześniej. A teraz jeszcze coś tam było, prawda? Morna. Zniekształcony pierścień rycerza Karimu. Wzmacnia cuda. Mord służył bogini Kejcie, a później pozostał apostołem arcybiskupa. Nie szczędzili razem sił, by ulżyć w cierpieniach, wszystkim potrzebującym. Dobra. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. Następnie będziemy sobie dalej... Dobra. Nie wiem, czemu mam uważać na lewo. Aha! Może tędy się tu schodziło, tak? I tutaj o te psy chodziło. No może tak. Na to by wychodziło, na to by wyglądało. Elegancko, elegancko. Francja, elegancja, dobra. No i tutaj już de facto wyszliśmy sobie, tak? A tędy nie mogę, czyli sobie to tutaj muszę zeskoczyć, dobra. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. W następnym będziemy dalej kontynuować podróż. Na pewno się wrócimy też do tego drzewa, które jest tam w osadzie nieumarłych, bo z niego można wyciągnąć, jak się je zabije, bardzo fajny item. I tyle. Do zobaczenia.